Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Patryku. Odpowiadam na pana pytanie. Czy Fryta, grający druidem, będzie w top DPS-ie na patchu 9.2? Pyta pan Patryk, czy Fryta, grający druidem, będzie w top DPS-ie na patchu 9.2? Czy będzie? No, jeżeli zainwestuję w to jakby... O, jest, no dobra, bardzo piękna karta, jakby finalnie mamy dwójkę kielichów. Czyli tak, ma Pat, Fryta, grający druidem, ma ogromne szanse, tak, finalnie, no ale... Troszeczkę jakby gdzieś tam jest jednak rzeczy do przepracowania. Czy Fryta, grający druidem, będzie w top DPS na patch 9.2? Co jest na tak piątka kielichów? Piątka kielichów mówi o no, takim dyskomforcie, tak? O takim zniechęceniu, o brakach takich energetycznych, no taki po prostu płacz nad jakąś historią swoją, tak? I to może bardzo poprzeszkadzać, to należy przekuć w po prostu w motywację, tak? Pan Fryta nie powinien absolutnie w ten sposób reagować, nie powinien roztaczać wokół siebie takiego w dyskomfortu, tak, zniechęcenia, tak jak powiedziałam, przekuć on musi to, bo to jakby do niczego nie doprowadzi, ale przekucie w motywację, no to już zdecydowanie tak. Co jest na niej karta głupca? No, karta głupca, tak generalnie, tak, w pozycji właściwej jest bardzo fajną kartą, ona mówiła na początkach o takiej cykliczności, tak, o czymś kompletnie nowym, nowej podróży. No, ale tutaj to jest w negatywie, tak, czyli tutaj Fryta, tak, pan Fryta może po prostu według kart, no, nie wykorzystywać tej szansy, bo jakaś szansa do niego idzie, tak? Kompletnie jakby nowa droga, świeża, tak? Ale on może tego nie wykorzystywać. Po prostu i tu jakby się nie rozerwalnie ze sobą wiąże, tak? Bo tutaj mam dyskomfort, a tutaj niewykorzystywanie szans. No dlaczego? No bo ten dyskomfort, tak? Karta rada, królowa denaru. Królowa denarów jest piękną kartą. Mówi generalnie, tak? Bo to karty dworskie, no bardzo szeroko można interpretować. Królowa denarów mówi o kobiecie zazwyczaj, tak? Która jest taka bardzo, no mądra, ale przede wszystkim ma dobre serce, tak, i potrafi odnosić sukcesy, potrafi zarabiać, tak, jest bardzo zaradną osobą. No i właśnie ta, jeżeli, tak, jest gdzieś tam właśnie w otoczeniu pana Fryty taka kobieta, która jest również, nie zapominajmy, że Królowa Denarów jest cenna, tak, dla osoby jakby pytającej, no, czy też o którą pytamy, i ona sama jakby jest dla siebie, przepraszam, ważną jakby istotą. No i jeżeli taka kobieta jest gdzieś tam przy panu Frycie, to ona tutaj według kart pomoże. Ona pomoże z jakiegoś powodu, tak, czy coś doradzi, czy coś, nie wiem, no w każdym razie po prostu będzie tutaj pomocna, tak, dla pana Fryty. Natomiast również Królowa Denarów może mówić o tym, że po prostu pan Fryta musi zainwestować w siebie, tak, żeby tutaj udało się, tak. Czyli nie tylko zainwestować, nie mam na myśli takich kwestii, nie wiem, jakichś wizualnych, tak? Tylko mam na myśli takie kwestie, że zainwestować swoją energię, swój czas, swoje jakieś tam, prawda, no, jakiś tam etap, czy też jakiś wycinek swojej wolności, tak? Zainwestować po prostu w rozwój nad tym, zdecydowanie. No i dołożam sobie jeszcze kilka kart. No i oczywiście, karta wisielca, czyli zmiana perspektywy. Jeżeli pan Fryta nie zmieni perspektywy, to szansy nie będzie. Jeżeli pan Fryta zmieni perspektywę, patrzenie na to wszystko, to ogromne są szanse. Dziewiątka była, tutaj jeszcze pan Fryta może troszeczkę tak obserwować, jeszcze nie dalej jeszcze nie być takim do końca no zachęconym do tego, tak? Może takim być jeszcze troszeczkę brak konsekwencji, tak? W działaniu. Może się wykazywać tym jeszcze, ale już za chwilę sąd ostateczny, czyli tutaj, w tym momencie, tak? Pan Fryta może według kart i tu jakby musi się wydarzyć, tak? Wyzwolić się i uwolnić z wszystkich tych negatywów, tak? Ze swoich starych jakichś działań, schematów myślowych, tak? Z tego, co mu nie służy, wyzwalam się i ze wszystkich kłamstewek, niedopowiedzi, niedomówień, siedem kamieczy, tak? Czyli, żeby żadne kłamstewka, żadne takie jakieś, no, takie niezbyt
powiedzmy prawe jakieś działania i sytuacje, żeby przy nim nie były i wówczas jest dwójka kielichów. Dwójka kielichów mówi mi zawsze, odpowiada mi zawsze pozytywnie na pytania, tak? To jest przepiękna karta, zwłaszcza w miłości, bo mówię o takiej miłości naprawdę szczerej, często od pierwszego wejrzenia, ale w każdych innych aspektach jest doskonała. Dwójka kielichów mówi o spotkaniach, mówi o zwycięstwach, mówi mi o pierwszym miejscu na przykład, o zwycięstwie, o tym, że ktoś jest, prawda, no, mistrzem w swojej dziedzinie. Tak, i o po prostu sukcesach, o pucharze, tak? O sukcesach, o wszystkim, tak naprawdę, o satysfakcji i spełnieniu. Czyli, czy Fryta grający druidem będzie w top DPS na patchu 9.2? Według kart zdecydowanie są ogromne, ogromne szanse. Natomiast, tak jak powiedziałam, bo tutaj jest zadowolenie, jakie jest zwycięstwo przy panu Frycie, ale wszystko zależy od tego, czy pan Fryta zmieni nastawienie i swoje działania, czy nie. Bo jeżeli zmieni, jak najbardziej, jeżeli nie, to lepiej niech zmieni. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze panu Patrykowi, panu Frycie, życzę powodzenia. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.